holenderska edycja polonijnego Dnia Dwujęzyczności odbyła się tym razem w Os. Gospodarzem tego wydarzenia była Polska Szkoła Ostoja. Tegorocznemu spotkaniu towarzyszyły różne ciekawe zajęcia, m.in. lekcje języka polskiego dla Holendrów czy warsztaty pamięci. Uważam, że dwujęzyczność jest nam potrzebna dla ludzi, którzy mieszkają, zwłaszcza za granicą, po to, żeby łatwiej nam było żyć, ale żeby nie zapomnieć, skąd jesteśmy. 2000 better than ein, czyli że dwa języki są lepsze niż jeden. Uczę się dwóch języków, bo myślę, że przydadzą mi się kiedyś w życiu. Szafa. Teraz było szybko. Uczysz w polskiej szkole, bo tutaj mam wiele kolegów i lubię tutaj się bawić. Uczysz się dobrze holenderskiego i po polsku. Lubię się nauczyć holenderskiego, bo jest łatwo. Mój tata jest Holendrem, moja mama Polką i mówimy w dwóch językach. Dla mnie łatwiejszy język jest holenderski, bo chodzę więcej do szkoły holenderskiej niż do polskiej. W czwartym w Holandii, polonijnym dniu dwujęzyczności. Takim rodzinnym dniu, do którego zapraszamy polskie, polsko-holenderskie rodziny. Następna kolumna to jest kolumna czekolada. Dobrze, i polskie miasto, które ma to jest? Częstochowa. Dobrze. Ja uczę się język polskiego, bo moja żona jest Polaką i ja często podróżować do Polsce. Jest bardzo trudne, bo gramatyk jest bardzo trudny dla Holendrów. Język polski jest trudny, polski tal jest trudny.